Witam na kanale Łaciński Mars i zapraszam na przegląd bardzo dobrych wiadomości ze świata. Świetne wiadomości z Azji. Odkryto ostatnie brakujące ogniwo w ewolucji choroby SARS-CoV-2. Oto pangolin Jarosław, który odpowiada za ewolucję wirusa. Jarosław starał się uciec do Australii, ale złapano go w Bangladeszu. Oto nagranie. Jarosław wpadł w prostą pułapkę złożoną z iPhone'a i piły tarczowej. Oto agenci chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Pangolin Jarosław zaraz wpadnie w pułapkę zastawioną przez sprytnego agenta. Jarosław zbliża się do iPhone'a. I oto krytyczny moment. I proszę, Jarosław schwytany. Przejął go agent armii ludowo-wyzwoleńczej. Tak więc doskonałe wiadomości, mamy ostatnie brakujące ogniwo. Pangolin Jarosław podzieli los targu mięsnego i nietoperzy. Teraz świetne wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. Rosjanie muszą być tak zdesperowani doskonałą prezydenturą Joe Bidena, że kradną kolejny laptop Huntera Bidena. To już desperacja po prostu najwyższa. Proszę bardzo, Hunter Biden. On tutaj w trakcie rozmowy ze swoją koleżanką właśnie powiedział, że Rosjanie ukradli mu laptopa, gdy był w swoim domu i wpadł do basenu i zaczął tam odpoczywać. Wtedy właśnie Rosjanie skradli mu laptopa. No, muszą posuwać się już do takich sztuczek, do takich niskich chwytów, żeby jakoś zaszkodzić najlepszemu prezydentowi w historii Stanów Zjednoczonych. Hunter Biden to wrażliwy artysta. On tutaj podczas pracy nad kolejnym arcydziełem, jego obrazy, jego arcydzieła osiągają zawrotne ceny, nawet $500 000. Tutaj obraz Huntera Bidena, który przedstawia skomplikowanie duszy ludzkiej. No, te okręgi symbolizują wielowarstwowość, wielowymiarowość ludzkiej duszy. Tutaj inny z obrazów. Hunter też chciał narysować ludzką duszę, ale w trakcie malowania zaczął odpoczywać. Przewróciła się czerwona farba i wyszedł z tego kwiat Bidena. I tutaj jeden z niepokojących obrazów Joe Bidena. To prawdopodobnie ebola Bidena. Wy też możecie mieć ebolę Huntera Bidena, przepraszam, nie Joe, tylko Huntera Bidena w domu. $500 000 i ebola Huntera Bidena będzie wasza. No, teraz na koniec wiadomości z Antarktydy. Mało kto mówi o Antarktydzie. Nic dziwnego. Zupełnie nic się tam nie dzieje. Jak widzicie, kompletnie nic nie dzieje się na Antarktydzie. Proszę. Natomiast dobre informacje związane z zagładą klimatyczną. Tutaj zasięgi lodu na Antarktydzie. Dużo mówi się o Arktyce, ale o Antarktydzie jakoś nikt nie wspomina. Tymczasem zasięgi biją kolejne rekordy. Otóż wyobraźcie sobie, że w tym miesiącu zasięg lodu na Antarktydzie był 6. w historii, jeżeli chodzi o rekordowe zasięgi. Mało brakowało, a byłby większy nawet niż te zasięgi w 1979. Mało brakowało, aby przebiło zasięgi z lat 70. XX wieku, także Antarktyda się rozrasta. Poza tym nic się nie dzieje. No, wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia.